proste, łatwe, a pyszne i pachnie jak... zwycięstwo. A co to mam pięknego? Dorada! Dobra rada, jak przyrządzić dorada. Dorada to taki okoń, tylko że tam z Morza Śródziemnego bardziej. Najprostszy sposób na świecie, ja już pokazuję. Potrzebujemy tak, limoncello. A zrobię takie ćwiartki. Umyta dobrze, bo ja ją będę potem pieknie, to żeby ten wosk nie przelazł. Czosneczek. Zawsze dobry. Daję po 2 zęby na te doradki. Ona ma tu takie grzebienie. I nie ukłucie się tym, bo to się strasznie ciężko goi. Się jątrzy, ja to obierałem tysiące lat i wiem, że to strasznie długo się goi. Doradka już jest z łusek troszkę odrapana i ją trzeba teraz tylko tak nakroić. Ja ją będę w całości piek, z oczami ze wszystkim. Robię takie dosłownie 3-4 nacięcia, co centymetr 2, żeby ten smaczek przeszedł też do środka. Z jednej i z drugiej strony. No i teraz tak. Peper z jednej strony, z drugiej. Do środeczka. Sól się przyda zawsze. Ja to zrobię takie sakwy, nie? Rybka, czosneczek, do środka, cytrynka, do środka, na zewnątrz. Dwie takie kosteczki masełka, ryba ma ości, a to są kości. Jedna do środka, jedna na zewnątrz. Ja tu mam jeszcze troszkę pietruszki i koperku, do środka, na zewnątrz. Wszędzie. No i teraz to zawijam. Jeszcze folię aluminiową też tak to obwinę, żeby to się jeszcze było ściślej. Jedna jest. Z rybami nie trzeba kombinować. Dlatego sosik można jakiś zrobić, ale ja to nawet z takim masełkiem też to lubię, nie? Na grilla taka ryba też jest super. W takiej formie nawet. I daję do piekarnika 160-180 stopni na pół godzinki. I powinno wystarczyć, będzie pysznie. Patrzcie, jak to wygląda. Aj, no tak PS, wiadomo. Polubiajcie, dawajcie plusika i przychodźcie na koncerty, bo będzie fajnie. Naprawdę, tam link będzie gdzieś na dole, nie? Zapraszam.